Valce onci umaione, gore donine gelone, valce ceste gaicim, judoai crentes trumbecim, coi gras moja falami, powietrzu boja skrzydłami. O nadzieję boskich korona, nad anioły wywyższona, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Wielbimy dzisiaj Pana Boga w osobie Najświętszej Maryi Panny. W tej mszy świętej chcemy wyznać, że ona zajmuje szczególne miejsce w naszym życiu. Jednocześnie chcemy podziękować Panu Bogu, że uczynił Jezusową Matkę także i naszą Matką. Gromadzimy się przy ołtarzu Chrystusa, aby Panu Bogu wszystkie nasze intencje przedstawiać, wszystkie te, które mamy w naszych sercach, te, które są zapisane na kartkach, ale także chcemy dzisiaj zawierzać dzieci pierwszokomunijne z parafii świętego Jana Chrzciciela w Dysie, które dzisiaj ze swoim duszpasterzem, księdzem Marcinem, przyjechałyby Matce Bożej się zawierzyć. Witamy was i bardzo się cieszymy, że jesteście. Wspólnie dzisiaj zanosimy do Boga nasze modlitwy. Prosimy dla was o potrzebne łaski, dla was, dla waszych rodzin, błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. Na początku naszego spotkania z Panem Bogiem przeprośmy Go za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W Antiochii niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono,
że Paweł i Barnaba i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jeruzalem, do apostołów i starszych. Wysłani przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan. Kiedy przybyli do Jeruzalem, zostali przyjęci przez Kościół apostołów i starszych. Opowiedzieli też, jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał. Lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów oświadczyli, trzeba ich obrzezać i zobowiązać do przestrzegania prawa mojżeszowego. Zebrali się więc apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę. Oto Słowo Boże. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Do Niego wstępują pokolenia pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Alleluja! Alleluja, alleluja, alleluja. Trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Kto trwa we mnie, przynosi owoc obfity. Alleluja, alleluja. Wszystkich zapraszam do słuchania, w sposób szczególny dzieci. Potem wezmę mikrofon, może trochę porozmawiamy na różne tematy, a także i o Ewangelię będę pytał. Więc słuchajmy. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała sobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech słowa Ewangelii zgładzą grzechy nasze.
spróbujmy przy pomocy mikrofonu bezprzewodowego, tak żebyście może i wy coś powiedziały. Więc witamy was bardzo serdecznie. Mszy świętej przewodniczy ksiądz Piotr, księdza Marcina znacie. Ja mam na imię Krzysztof, jestem proboszczem tutaj od niedawna, niecały rok jeszcze. Więc najpierw może o kościele, w którym się znajdujemy. Bo tak dzisiaj jesteście drugą grupą dzieci pierwszokomunijnych. O 17 mieliśmy też grupę dzieci pierwszokomunijnych z parafii świętej Agnieszki. I przyznam, że na pierwsze pytanie to byłem trochę zdziwiony, kiedy wielu naprawdę z młodych ludzi w białych szatach ubranych powiedziało, że w tym kościele jest po raz pierwszy. Słuchajcie, kto z was w katedrze jest dzisiaj po raz pierwszy? Ręka do góry. No, czyli nie jest. Jest trochę dzieci, które są po raz pierwszy, ale myślę, że jest trochę lepiej. Więc, o, mamy jedno. Siadaj. Dobrze. Więc słuchajcie, ksiądz Piotr powiedział na początku, że ten kościół, ta katedra ma jedną rzecz wspólną z waszym kościołem. Przedstawiłem się, jak mamy na imię. Każdy z was nosi także jakieś imię, jakoś się nazywa. A jak się nazywa wasza parafia? Jakie imię nosi? Pamiętacie? Tu chyba był pierwszy głos. Jana Chrzciciela. Właśnie, Jana Chrzciciela. I teraz, gdybyśmy się rozejrzeli, to ten kościół również jest poświęcony świętemu Janowi Chrzcicielowi i mamy jeszcze jednego Jana. Aha, co chcesz powiedzieć? Świętemu Janu Ewangeliście. Właśnie, Jan Ewangelista, więc nie wiem jak jest, ale są pewne takie momenty. Popatrzcie, w głównym ołtarzu, jak sądzicie, co tam widać, co to za scena? No. Chrzest Pana Boga. Właśnie. Jan Chrzciciel chrzci Pana Jezusa w Jordanie. Nie wiem, czy w Dysie też jest obraz Jana Chrzciciela. Był. A co się z nim stało? Zmienia się. Pewnie od czasu do czasu się zmienia, nie? Dobrze. Gdybyśmy popatrzyli tam wyżej, to jest święty Jan Ewangelista, nie? Ale chociaż może tak nieładnie się w kościele rozglądać, ale gdybyście... Właśnie, co chcesz powiedzieć? A tam jest ludzik gdzieś. Murka. Mówisz, że to jest ludzik, tak? No, pewnie tak. Są aniołowie. Są figury też obok ołtarza, nie? Po tej stronie jest święty Wojciech, po tamtej stronie święty Stanisław. Słuchajcie, taka ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, że w Polsce jest bardzo niewiele kościołów, w których są wyższe ołtarze niż ten. Podobno jest tylko jeden wyższy od tego ołtarza. On ma ponad 20 metrów wysokości i wyższy ołtarz o pół metra jest tylko w Pelplinie, w takim pięknym kościele pocysterskim, w katedrze w Pelplinie. To jest ołtarz, można by powiedzieć, rekordowy pod względem wielkości, prawda? Całkiem spory. Gdyby pytać pewnie, czym się różni ten kościół od waszego, no bo wiemy już, że tak samo się nazywają, chociaż nasz ma jeszcze Jana Ewangelistę. Ale słuchajcie, są jeszcze jakieś różnice? Zauważacie jakieś różnice? Czym się różni na przykład ten kościół od waszego kościoła parafialnego? Jest większy. No przede wszystkim. Tutaj jeszcze coś. Oho, to spróbujmy tutaj. Chodź bliżej. Jest inaczej umalowany? No, niektórzy zwracają uwagę, że tutaj ten kościół jest rzeczywiście ładnie umalowany. Kolorowo, prawda? Wiecie, jak się nazywa... Co chcesz powiedzieć? Ma dwa ołtarze. Czyli tu i tu, tak? Właśnie o tym też za chwilę jeszcze powiemy, dlaczego odprawiamy tak może trochę nietypowo przy tym ołtarzu Matki Bożej. Gdybyśmy się rozejrzeli, to i tam jest ołtarz, tych ołtarzy jest trochę więcej. Natomiast wiecie, jak się nazywa taki sposób malowania na ścianach? To się nazywa fresk. Więc na ścianach, na tynku wtedy, kiedy kościół był może nie tyle budowany, bo ten kościół się spalił i po pożarze właśnie te freski zostały namalowane, ale one są bardzo stare. Bardzo stare. Ile? Kościół ma ponad 400 lat, a freski mają... ponad 300. Znaczy niecałe 300, przepraszam, bo to jest 1700. Dobrze, więc
Wiecie, co tak jest tym, co między innymi wyróżnia też ten Kościół? Dlaczego też przybywacie dzisiaj do tego Kościoła? Co tu jest takiego szczególnego? Słuchajcie, ksiądz siedzi na miejscu przewodniczenia. Ja wtedy, gdy odprawiałem mszę świętą 17, siedziałem tam, pod obrazem Jana Chrzciciela, ale mamy jeszcze taki fotel tutaj, po lewej stronie. Ten fotel pod tym daszkiem. Wiecie, kto tam siada? Dla kogo to miejsce jest przygotowane? Dla biskupa. Bo katedra jest takim miejscem, w którym tu po sąsiedzku jest biskup. Biskup przyjeżdża do parafii na przykład, gdy się pewnie bierzmować, czy jak jest wizytacja, czy przy różnych okazjach. Natomiast biskup w katedrze częściej odprawia. Ostatnio w niedzielę był w niedzielę, natomiast teraz będzie taka uroczystość dla strażaków w tym tygodniu, w piątek. Ale tu ksiądz biskup jest. I mało tego, słuchajcie, gdybyśmy jeszcze, kiedyś będziecie mogli może zwiedzić kościół katedralny, ale pod spodem, w tamtej części też jest takie miejsce, gdzie biskupi są też pochowani. Ci biskupi, którzy byli biskupami lubelskimi, w kryptach tutaj spoczywa. Ostatnio, nie tak dawno, zmarł arcybiskup Bolesław Pylak, który mnie święcił, którego pewnie wielu z was tutaj obecnych, zwłaszcza rodziców, znało. Tam jest pochowany arcybiskup Życiński, który zmarł nagle. Dobrze, więc pierwsza rzecz. Katedra to miejsce związane z biskupem, miejsce szczególne. I w Lublinie, można powiedzieć, nie ma kościoła ważniejszego, bo katedra to jest matka kościołów, tak się mówi, nie? Kościół szczególny, między innymi z tego względu, że tu jest biskup. Druga rzecz, która wyróżnia ten nasz kościół, to jest między innymi ten ołtarz. Kogo przedstawia obraz? Tam gdzieś na końcu chyba ty byłeś pierwszy. Odwagi. Matkę Bożą płaczącą. A skąd wiesz, że płaczącą? Bo kiedyś tu byliśmy na wycieczce. I coś zapamiętałeś? Tak, tak. A czego zapłakała? Bo chyba Żydzi... No dobrze, słuchajcie, to może pytanie takie pomocnicze. Mama czasem płacze? Kiedy mamy mogą płakać, jak sądzicie? Czy czasem się zdarza? No. Ty jest smutna, tak jak każdy? Jest smutna, może być, jak każdy. Albo jak ktoś umrze. Na przykład w żałobie. Mamy płaczą czasem? Na pewno płaczą ze szczęścia, jak widzą takie pociechy piękne, tak? Ale przy komunii też płakały, a to pewnie ze wzruszenia. I bardzo dobrze. Ale są łzy radości, słuchajcie, są też łzy smutku. Gdybyśmy się zastanawiali, bo faktycznie na tym obrazie to jest kopia obrazu Matki Bożej z Częstochowy. Na zakończenie dostaniecie takie malutkie obrazeczki przedstawiające ten obraz, ale tutaj kiedyś na tym obrazie pojawiły się też łzy. To było dawno, chociaż może nie tak dawno, bo to było po II wojnie światowej, 1948 rok i teraz Matka Boża zapłakała. W jej pod oczami pojawiły się łzy. Właśnie, niektórzy mówią, to były trudne czasy w Polsce wtedy. Ale ja myślę, że tak jak mamy, mogą płakać także dlatego, że dzieci się może nie zawsze zachowują tak jak trzeba, nie? Mogą, myślę, że może się zdarzyć. Więc słuchajcie, ten obraz jest, mówimy o tym, że... Bo teraz drugie słowo oprócz katedry, które chciałbym wam dzisiaj tutaj przybliżyć, to jest słowo sanktuarium. Sanktuarium to jest takie miejsce, gdzie przychodzimy się modlić. Gdzie możemy powiedzieć, jest jakaś szczególna łaska, szczególna pomoc Pana Boga. Że tu mamy akurat Matkę Bożą, która nam wyprasza szczególne łaski. Nazywamy ten obraz Matką Bożą płaczącą. Zobaczcie, ten obraz został ukoronowany. Na głowie Matki Bożej są takie korony, na głowie Pana Jezusa również. Gdybyśmy się popatrzyli tutaj, to przy obrazie możecie potem pewnie po mszy świętej podejść. Jest wiele takich przedmiotów. Są łańcuszki, są koraliki, ale są na przykład takie przedmioty, które przedstawiają nogę, nie? Może było tak, że kogoś bardzo noga bolała i został uzdrowiony, nie? Może są ręce na przykład, czy serce są. Serce jest symbolem miłości,
Ale myślę, że mogło być tak, że ktoś na przykład no poczuł, że Pan Bóg go wsparł wtedy, kiedy może serce nie tak pracowało jak trzeba, nie? To się nazywa, że ktoś ma... Ja dzisiaj przed mszą świętą dostałem SMS-a od takiej siostry zakonnej, że jej urodzony brat, ksiądz, też miał zawał i wylądował w szpitalu niestety. Co chcesz powiedzieć? Że tam Matka Boża ma takie rysy, no bo ktoś ukradł i rozciął po prostu. No właśnie, bo to jest kopia obrazu Matki Bożej płaczącej, więc przepraszam, Matki Bożej Częstochowskiej i ona rzeczywiście ma te rysy. Masz rację, bardzo dobrze pamiętasz. Dobrze, więc możemy powiedzieć o sanktuarium, czyli o miejscu. Dzisiaj wy też przybywacie tutaj dlatego, że to miejsce jest nazywane sanktuarium, czyli chcemy, tutaj ksiądz Marcin mówił, że Matce Bożej zawierzaliście, już mieliście pewien akt zawierzenia Matce Bożej waszego życia, w niedzielę chyba, podczas pierwszej komunii świętej. W niedzielę. Pewnie... Kiedy? A w środę mieliście pierwszą komunię świętą. Dobrze, bo nie chciałem. Dobrze. Czyli słuchajcie, tu jest takie miejsce, gdzie wiele osób przychodzi się modli. Pamiętajcie, do Lublina można przyjechać na zakupy, można przyjechać po wiele różnych rzeczy, ale także mamy takie miejsca jak to, które nazywamy sanktuarium, czyli możemy powiedzieć miejsce, gdzie Pan Bóg czeka na nas z pewnymi łaskami. Też jest jeszcze jeden przedmiot, ale to w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Krzyż Trybunalski to też jest taki szczególny przedmiot, ale słuchajcie, to może już innym razem. Bo mam jeszcze, obiecałem wam, że coś o Ewangelii porozmawiamy, nie? Pamiętacie, Pan Jezus mówił, że On jest kim, a my jesteśmy kim? Czy co pamiętacie z Ewangelii? Dobrze, tu chyba było na początku. Odwagi, odwagi. On jest pasterzem, a my jego owcami? Aha, było chyba tak, chociaż też coś, upuściłeś rękę, co chciałeś powiedzieć? Samo tak. Dzisiaj w Ewangelii, bo faktycznie ostatnio wiele słyszeliśmy o tym, że Pan jest dobrym pasterzem, a my jesteśmy jego owcami, chociaż dzisiaj Ewangelia była troszeczkę inna. No. Że On jest krzewem winnym, a my jesteśmy... Właśnie, bo już chciałem pytać, czy rozumiecie słowo latorośle? Jesteśmy jego gałęziami, powiedziałaś. Bardzo dobrze, nie? Bo latorośle, bo krzew winny, to on jest nie dlatego, że jest winny czemuś, nie? Dlaczego krzew jest winny? Co? Czemu on jest winny? Bo rodzi winogrona. Widzieliście kiedyś, jak winogrona rosną? No właśnie, no, winogrona tak rosną, że wyrastają takie zielone gałązki, na tych winogronach potem są najpierw kwiaty, a potem owoce. Winogrona są dobre, prawda? Dobrze, więc u nas ten winogron trochę inaczej rośnie, ale na przykład jeśli pojechalibyście na południe do Włoch, czy nawet do Ziemi Świętej, to te winogrona jeszcze inaczej rosną. Jest taki, powiedzmy, pień, taki coś, co wyrasta z ziemi, i wokół niego wyrastają gałązki i co roku te gałązki się obcina, wtedy kiedy one są już zebrane owoce, to one też same usychają, ale jeśli, bo się mówi tak, słuchajcie, czy gałązka sama z siebie wyda owoc? Będzie zielona? No właśnie, co chcesz powiedzieć, Boże? Trzeba o nią dbać, trzeba ją podlewać, zmieniać nawóz. Ale właśnie, sama gałązka, słuchajcie, podlewanie, no możemy ją włożyć do wody, może trochę się utrzyma, ale gałązka, żeby miała kwiaty, żeby była zielona i żeby wydała owoce, musi być wszczepiona w ten pień, w krzew winny, tak mówił Pan Jezus. Wy, znaczy ja jako ksiądz i wy jako dzieci pierwszokomunijne i pewnie wasi rodzice także, nie będziemy przynosili dobrego owocu, jeśli nie będziemy wszczepieni w Pana Jezusa. Wy weszliście poprzez pierwszą komunię w pewną relację przyjaźni z Panem Jezusem. On zamieszkał w waszym sercu. I teraz dzisiejsza Ewangelia mówiła, jesteście wszczepieni w Pana Jezusa. Możecie wydawać owoce, dobre owoce. I ufam, że te dobre owoce także wy będziecie wydawać, bo teraz patrzę na was. Macie tutaj takie, niektórym się trochę poprzesuwały te pelerynki chłopcom, ale tu macie tutaj, o takie, co to jest? Symbol Pana Jezusa Eucharystycznego, nie? Pan Jezus, no, bo coś. To jest symbol hostii. Pan Jezus obecny jest w was, zamieszkał w was i teraz
Myślę, że wtedy, kiedy Pan Jezus w was będzie mieszkał w dalszym ciągu, będziecie przynosili dobre owoce, bo uwaga, ja myślę tak, Matka Boża pewnie zapłakała też dlatego, że jak patrzyła, że niektóre dzieci nie są grzeczne, nie? Jeśli Pan Jezus zamieszka w was, to myślę, że będzie wam dawał siłę też do tego, byście byli dobrzy. Byście się uśmiechali na przykład, byście umieli dziękować waszym rodzicom, a nie na przykład kłócili się chociażby, nie? Byście byli posłuszni, nie? Bo może się zdawać, że ktoś jest na przykład nieuczciwy, ktoś kradnie, nie? Czy Pan Jezus chce tak? Nie chce. Nie wiem, czy Pan Jezus mieszka, pewnie mieszka i przebacza zawsze grzechy, ale On chce, żebyśmy byli dobrzy, nie? Chce w nas zamieszkać, także poprzez dobre uczynki. Dobrze, myślę, że tyle wystarczy. Księże Piotrze, wystarczy? Dobra. Za chwilę przejdziemy do modlitwy wiernych. Jest przygotowana? Nie, nie. Więc słuchajcie, może są takie modlitwy, które chcielibyście przedstawić w modlitwie wiernych. Nie wiem, czy pewnie podczas pierwszej komunii świętej dzieci pierwszokomunijne także zanosiły takie modlitwy. Możemy najpierw ksiądz Piotr wyrazi pewne modlitwy, te, które są modlitwami nas wszystkich, więc powstańcie do modlitwy wiernych. Ale też mikrofon potem, jeśli chcecie jakieś modlitwy dodać, będzie to możliwe. Za wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny zanieśmy do Pana Boga nasze wspólne prośby. O łaskę zdrowia dla papieża, aby swoją postawą zawierzenia Maryi umacniał Kościół na całym świecie w głoszeniu ewangelicznej prawdy o Jezusie Chrystusie. Ciebie prosimy. O pokój i ład moralny dla naszej Ojczyzny, aby umocniona miłością Matki Zbawiciela rozwijała się zgodnie z Duchem Ewangelii. Ciebie prosimy. O świętość dla naszych rodzin, aby postępowały na drodze do doskonałości chrześcijańskiej, wpatrzone w macierzyńską opiekę Maryi. Ciebie prosimy. Módlmy się w mszy świętej zbiorowej do Matki Bożej w następujących intencjach. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Dominiki. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Kingi. W intencji Marty o łaskę nawrócenia i opiekę Matki Bożej. W intencji kapłanów o Boże błogosławieństwo. W intencji Krzysztofa, Aleksandry i Zofii. Ciebie prosimy. W intencji naszych bliskich zmarłych z naszych rodzin, za dusze w czyśćcu cierpiące, za świętej pamięci Leopolda Kuczyńskiego w drugiej mszy świętej gregoriańskiej, aby mogli oglądać Boże oblicze w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W intencji dzieci pierwszokomunijnych z parafii świętego Jana Chrzciciela w Dysie, w intencji ich rodzin, w intencjach księdza Marcina, o wysłuchanie tych wszystkich próśb Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ktoś chce jeszcze dodać modlitwę? Ręka do góry. Za rodziców. O wszelkie potrzebne łaski. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ktoś jeszcze? Za dziadków. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jeszcze dwie modlitwy. Za rodziców chrzestnych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wujków. I jeszcze za? Za ciocię. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Oraz tych wszystkich intencjach, które mamy w naszych sercach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie nasz Boże, który umiłowałeś Maryję, Matkę Twojego Syna, prosimy, wysłuchaj naszych próśb i spraw, by każdego dnia towarzyszyła nam jej macierzyńska opieka, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Usiądźmy. Grzechom, Matko, chroń.
bądź z nami w każdy czas, wspieraj i ratuj nas. Matko, Matko, bądź z nami każdy czas, bądź z nami w każdy czas, wspieraj i ratuj nas. Matko, Matko, bądź z nami w każdy czas. Módlcie się moją i waszą ofiarą przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Oddając cześć Matce Twojego Syna, prosimy Cię, Boże, abyś przyjął naszą ofiarę i uczynił nas samych wieczystym darem dla Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Chrzcicielem, świętym Janem Ewangelistą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Dzisiaj krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, który łączymy, będziemy przyjmować pomłosio na życie wieczne. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało. Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jedno wino, co się krwią Chrystusa stało. Z soku wielu winnych gron pochodzi. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna. Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni zabłąkane owce, które giną. W jeden kościół zbierz na nowo i przygarnij, byśmy jedną stali się rodziną. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna. Swoje weź, o Panie, tych, co sami wrócić już nie mogą. Niechaj z jednoczenia cud się stanie. Prowadź nas ku niebu wspólną drogą. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna. Radośnie Panu hymn śpiewajmy, Alleluja, i dobroć Jego wysławiajmy, Alleluja. Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy, Alleluja. Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki, Alleluja. Wychwalajcie Pana, aniołowie pańscy. Wychwalajcie Pana, zastępy niebieskie. Radośnie Panu hymn śpiewajmy. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, oddając cześć Rodzicielce Twojego Syna, przyjęliśmy sakrament odkupienia. Spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Moi drodzy, za chwilę Boże błogosławieństwo na zakończenie mszy świętej. Po mszy świętej przejdziemy z księżmi jeszcze przed ołtarz Matki Bożej i tutaj zawierzymy Was Matce Bożej. Wspólnie wtedy odmówimy modlitwę głośno, patrząc w oczy Matce Bożej, oddając jej swoje życie. Po mszy świętej pewno jeszcze kilka słów. Obrazki, dobrze. Po mszy świętej rozdamy jeszcze obrazki. Bardzo się cieszymy, że jesteście. Zawsze przychodźcie tutaj, zaglądajcie do Matki Bożej. Oddawajcie jej swoje serce, swoje życie. Ona będzie was prowadziła bezpieczną drogą do Jezusa. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i Matko każdego z nas, Matko nasza, dzisiaj oddajemy się Tobie całkowicie i bez żadnych zastrzeżeń. Maryjo, zawierzamy Ci wszystkie dzieci komunijne, które przyjęły Pana Jezusa po raz pierwszy w parafii świętego Jana Chrzciciela w Dysie. Zawierzamy Ci rodziców, rodzinę. Prosimy w tych wszystkich intencjach, które mają w sercach, o ich wysłuchanie. Zawierzamy Ci i prosimy, abyśmy potrafili żyć głęboką wiarą, nadzieją i miłością w codzienności, aby serca, które przyjęły, serca dzieci, które przyjęły Pana Jezusa po raz pierwszy, tak czyste i piękne, święte, były zawsze takie przed Panem Bogiem w codzienności. Wspólnie wołajmy, po Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Zawierzamy Ci, Maryjo, Ojca świętego Franciszka, wszystkich biskupów, kapłanów, prosimy o nowe powołania do życia kapłańskiego i zakonnego, osoby życia konsekrowanego. Zawierzamy Ci wszystkich Polaków, naszą ojczyznę, nasze rodziny. Najświętsza Maryjo, Panno płacząca, przez Twoje tak Bóg stał się człowiekiem. Dzięki Twemu posłuszeństwu dokonało się odkupienie świata. Przez Twoje ręce oddaję Bogu wszystko to, co wypełnia dziś moje serce, radości i troski, zwątpienia i nadzieje, prośby i dziękczynienia. Wyproś dla mnie dar prawdziwej świętości, siłę odrywania się od wszelkiego grzechu i wolę wynagradzania popełnionego zła, wrażliwość serca na potrzeby innych, gotowość służenia Kościołowi i głoszenia Chrystusowej Ewangelii życiem. Matko Wcielonego Słowa, bądź dla mnie orędowniczką i przewodniczką. Prowadź do swojego Syna Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w miłości Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Wstańmy i odśpiewajmy apel. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Czuwam.
przy Tobie pamiętam, czuwam. Jak szczęśliwa Polska cała, w niej Maryi kwitnie chwała, od Bałtyku po gór szczyty, kraj nasz płaszczem jej okryty. Matko Boska, Królowo Polska, Matko Boska, Matko Polska, Pani nasza. W Częstochowie tron swój wzniosła, piękna można i wyniosła, lecz najczulsza z matek ziemi cierpi razem z dziećmi swymi. Matko Boska,